Witajcie kochani na naszej farmie w Elm Creek w nowym miesiącu. A dokładnie przeskoczyliśmy sobie luty, bo nic się nie działo, także nie nagrywałem nic tutaj, co się działo na farmie. Poza tym, no bo mogłem nagrać jak przyjechali i to zbudowali, bo to było w częściach troszeczkę. Ale wreszcie mamy tę kruszarkę do kamieni, także po prostu tutaj wapno jest. Znaczy tu się kruszy, tutaj wrzucamy, tędy. O. Tu się kruszy, przelatuje rurką, jedną, drugą, tu i mamy. Tak, i już. No dobra. Także, kochani, jest to zrobione, także można sobie wapno już, że tak powiem, przygotowywać. Nie robiliśmy tego specjalnie, to znaczy tam były testy robione oczywiście, ale na jakąś większą skalę tego nie robiliśmy z panem Ayanem. Natomiast, kochani, jest marzec właśnie, więc to jest powoli już czas zasiewu. No właśnie, to jest jedna sytuacja, znaczy jedna akcja, którą będziemy robić. Właśnie nie wiem, czy dzisiaj dokładnie, znaczy pewnie dzisiaj, ale w międzyczasie poszukałem i znalazłem kupca, znaczy kupca, znalazłem gościa, który sprzedaje i on sprzedaje Fenda Favorita. Kurczę, momento, niech ja sobie sprawdzę to w notatkach. Dobra, mam. To jest Fend Vario 939. On ma, kurde, 326 koni, jeżeli dobrze pamiętam. I po prostu no, sprzedamy tego do sklepu. No i za pieniądze będziemy musieli dorzucić około, jeżeli dobrze się orientuję, około 50 tysięcy euro. Ale, no właśnie, kwestia jest tego, że tutaj już będziemy chcieli mieć większe maszyny, skoro mamy większe pola, więc... Znaczy tak myślę powoli, nie? Zwłaszcza, że ten kultywator tutaj on też może być, może mieć duże zapotrzebowanie na moc. No i ogólnie będę myślał, że tutaj ten raczej w stronę właśnie większych maszyn jeszcze pójść. Natomiast Amber jest, tutaj się nic nie działo, nikt do nas nie przyjechał, nie pytał o tego konia ani o żadnego innego, całe szczęście. No Josh chodzi do pracy, coś tam, no zero kontaktu praktycznie mamy, więc... Więc to tak na tym to polega. I no i właśnie, no także kurczę, dobra, czy ja się tutaj tędy, o, przecisnę, tak. Także fajny jest, dostałem oczywiście zezwolenie tutaj na to, znaczy no, zezwolenie, no, nie, mogłem nie pytać, ale jeszcze jako, że byłem, czy jestem świeżym menadżerem, moment, ja zamknę drzwi. Jako, że jestem świeżym menedżerem, no to się pana Ayana jeszcze zapytałem, tak pro forma, czy jest w porządku, żebym zamienił. On mówi, żebym zrobił, co chciał. Także po prostu miałem już argumenty przygotowane, że tutaj lepszy silnik, lepsza wytrzymałość, co prawda droższy, ale no właśnie, idzie za tym jakość. Więc pan Ayan powiedział, że spoko. No, także, że spoko, żebym zrobił, co chciał. Także jesteśmy sobie samowolni, że tak powiem. No i właśnie, będziemy powoli... Co mi to ścina? Zawsze mi na początku ścina. Będziemy sobie powoli tutaj, kurde, to siać. No i właśnie kwestia była tego, że z tego wszystkiego za dużo nie pomyślałem, co gdzie siać. Ale... No na pewno trzeba będzie owies albo sorgo zasiać. No sorgo było troszeczkę wcześniej, w tamtym roku, ale będziemy potrzebować go więcej, chociaż jest droższe. No właśnie, kwestia jest tego, że z hektara wychodzi go chyba mniej. No właśnie, skoro mamy żywić głównie konie, więc raczej pod owiec podejdziemy. Do ewentualnych owiec się jeszcze nie przyglądałem, że tak powiem. Ciągle mówię, że tak powiem. No bo tak mówię, że tak powiem. No to dużo tematów, słuchajcie, a ten miesiąc minął faktycznie dość szybko, bo to może i na farmie się nic takiego nie działo specjalnego, to jednak dużo innych obowiązków, zwłaszcza z Amber i tak dalej, nie? Wzywanie na posterunki, przesłuchiwania i tak dalej, więc wszystko jest objęte tajemnicą śledztwa. Tylko się dowiedziałem tyle, że to jest jakaś większa akcja zorganizowana i że to ma głębsze dno. I mają jakiegoś typa na celowniku, ale to jest gość jakiś tam ultra bogaty czy jakiś. I ciężko znaleźć dowody na niego, aż takie. Podejrzewają po prostu, nie?
Nie podali mi nazwiska, natomiast tego gościa. No i już, kurde, także specjalnie nic się na farmie nie działo. Okej. Okay. Tu też cisza, spokój. No. Dobra. No właściwie, jesteśmy kawałeczek od stacji, to już nie będę tego wycinał. Natomiast właśnie później od razu pojedziemy do... Znaczy będę musiał wrócić... Nie, od razu myślę pojedziemy. Jakiegoś kurczę, jak autobus załapie. I pojedziemy właśnie po od razu tego Fenda. Myślę, że tutaj nie ma co czekać. Bo z gościem jestem umówiony. Ja co prawda zadzwonię do niego, ale... Właśnie mniej więcej takiego, ale mocniejszego. Dlatego właśnie wybrałem tę wersję. Dobra. W pożądalu. Dobra, halo? Dobra, proponują mi za niego 158 tysięcy. No i kurczę, jak mówię, około 220, czyli mniej więcej, około 12 tysięcy więcej niż mówiłem. No, bo tamten kosztuje 220, 220 zbiłem, no. Także 60 tysięcy więcej. No. Dobra. Moment. Jeszcze go sobie naprawmy ewentualnie, przemalujmy. I teraz sprzedajmy. Za 201. A no właśnie. Nie, no to dobrze mówię. Około 20 tysięcy. Dobra. Widzimy się, kochani, na miejscu. No bo tutaj będę czekał na autobus, kurde, coś może jakiegoś topa złapie, coś. Bo ja mam w sumie jechać bardziej tam. Więc kurde, może po drugiej stronie przejdę. O, tu coś jedzie. Ale no nie wybiegnę na ulicę. Żebym się gościu zatrzymał. Dobra. Zresztą, kurde, 7 rano, nie? Widzimy się na miejscu. Okej, okay, dzięki, dzięki. Dobra, kochani, jestem. Jestem przy Red Marble Bowl, czyli czerwonego marmuru. No to kręgielnia jest po prostu. No i gościu akurat jechał do pracy. No właśnie, a ten tu, to jest właśnie nasz nabytek nowy. Tak. Tak. Jeszcze gościa widzę, nie ma. No dobra, to poczekamy chwilę, nie? Ale to w sumie jak poczekamy, to się rozejrzyjmy. Widzę, że wyczyszczony jest. Mam nadzieję, że on działa. No tutaj trzeba będzie go sprawdzić. PTO z przodu jest. Tak, 930 Vario. Tu wszystko chyba jest ok. Przyłącza. Dobra. O, jest pan. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechał pan wreszcie. Tak, no, no, jak się umawialiśmy. Także 220 tysięcy, tak? Tak, 220 tysięcy dolarów. Tak jak się umawialiśmy. Dobrze, super, zatem w takim układzie przelewam na pana konto. Okej, okay, przelane. Także kluczyki poproszę i dziękuję. Dziękuję również. Miłego dnia życzę. Znaczy, no rozumiem, że pan tutaj jeszcze chwilkę poczeka, bo muszę sprawdzić, prawda? No dobra, kochani, jesteśmy, mamy kluczyki, zobaczmy jak wygląda w środku, czy tutaj nie coś nieponiszczone jest, chyba nie, zestaw na kubeczek jest, tu, wychylenie, wszystko z przodu widać, z tej strony też jest ok. Dobra, to co, odpalamy. No i ładnie, mruczy. Wszystko tu chyba na wskaźnikach jest ok. No wiadomo, trzeba będzie sobie poprzestawiać tutaj te wszystkie przyciski po swojemu, no ale dobra. W takim układzie. Na razie spokojnie. Zróbmy sobie taką rundkę tu. Ładny skręt ma. Wydaje się, że wszystko działa. Jeszcze sobie wsteczny. Zobaczę. Dobra, jest ok chyba. Dobra, dziękuję, wszystko jest w porządku. W razie czego mam do pana numer. Będę dzwonił. Dobra, kurde.
takim układzie pojedziemy do domku, no i zobaczymy go, kurde, nie? W akcji. Ja go sobie tutaj odpalę. Może nie po tym. Ale ogólnie prowadzi się przyjemnie. No to są takie boczne drogi. Także po lewej stronie jest autostrada, którą zazwyczaj jeździmy. Enjoy the nature. No to pole też powapnowane, ale paściory. Nie, no fajnie, fajnie wszystko, ty kurde. Na razie działa. No nie wiem jak jeszcze ze sprzętem, nie? I z mocą, ale... Ale póki co wszystko jest ok. Tam jest wzdłuż rzeczki. Ja zdamy natomiast. Nie, my jedziemy dalej. Źle pojechałem. Dobra, z tyłu ktoś ze mną? Chyba nie. No, ładny skręt ma. Dobrze, tam miałem jechać. Znaczy... Powiedzmy. Chcę pojechać tą drogą tylną. Przez mostek. Znaczy... W sumie mamy jechać tam, nie? Ale tylną drogą... Bo myślałem, że pojadę bliżej koni od tamtej strony, nie? Dlatego, bo się zamotałem trochę. Już garaż widać. No i muszę powiedzieć, że naprawdę sprawia solidne wrażenie ten fędzior. Oho. No i go będziemy zaprzęgać niedługo. Tylko właśnie nie wiem dokładnie do czego. W sumie wiecie co? Zanim go, kurde, cokolwiek z nim zrobimy. Josh jest, powinien być, bo jest, kurde. Jest, kurczę, 7. Także mógłby ewentualnie sprawdzić coś tutaj. Bo to jest jakby nie moje, tylko pana Ayana, nie? To tylko ja zadecydowałem. Co ma być, nie? Dobra. Jest okej. No dobra, powiem Joshowi, żeby ewentualnie sprawdził panu Janowi, że przyjechałem z tym, no i zobaczymy, co powiedzą. No właśnie, także jakbyś mógł sprawdzić, to byłbym wdzięczny. A ja idę zobaczyć świetą. Możemy w sumie zrobić akcję z kruszarką. W ogóle będę chciał też wymienić tę ładowarkę kołową na teleskopową. Ona ma za niski, kurde, podnośnik. I to niestety sprawia, że jest mniej użyteczna, wydaje mi się, i że będziemy bardziej używać ładowarki teleskopowej, bo jest, ma koła obie osie skrętne i przede wszystkim będziemy mieć bardzo dużo bel. Znaczy, tak sami zamierzam mieć dużo bel, jeżeli chodzi o owce. Dobra. 4000 litrów kamieni. Mhm.
Tu jest okej, wszystko, bo coś mi zaczęło z tym joystickiem tutaj. No. Coś nie działać. No niby ona ma trochę koni, ale... Ale... No i mielu, mielu. Także spoko. No, bo robię tę akcję, żeby po prostu zabić czymś czas. Ale śniegu nie było w ogóle w tym roku. Czy to wszystkie kamienie zebrane? Nie, jeszcze troszeczkę zostało, tylko nie wiem, czy tu wejdą. Dobra, chyba weszły. Jeszcze trochę. Dobra. No dobrze, to jest zrobione. No tu oczywiście też ziemię wyrównaliśmy wcześniej. Pod tę kruszarkę. Uwaga na drzewo. Okej. Czyli to ja ją tu zostawię może. No i okej. Dobra, jak tam Josh? No, on to miał posprawdzać jakimś miernikiem, coś tutaj tylko. Olej i tak dalej. No i co? Na pierwszy rzut oka wszystko jest okej. No to w porządku, kurde. Dobra, dzieny. Dzieny, przyda się jak najbardziej. Dobra. Więc to powinno działać wszystko. No. Będę musiał jeszcze kupić... Bo się zastanawiam właśnie. Będę musiał kupić rozrzutnik nawozu. Bo tak naprawdę nie mamy go. Ale zastanawiam się, czy nie sprzedać, kurde, tamtego opryskiwacza. Kurde. Dobra, moment, ja się tutaj zaparkuję. O. Zobaczmy sobie na ceny. Tak. $55 000, no właśnie, coś takiego, kurde, mniejszego. Tego może Amazona, bo ten jest za 25, ten też jest za 25. Bredala. 28. Znaczy, mamy Bredala jednej firmy i tamten rozrzutnik, nie? Ale on będzie za mały. Więc... Znaczy za mały. Ten będzie sensowniejszy. No potrzebujemy też, kurde, na... O. W takim zestawie mają.
Bo potrzebujemy go do mniejszego ciągnika, nie? Do tamtego John Deere'a. Jak będzie miał już opony zmniejszone. Dobra, ja go kupię. No i trzeba będzie też kupić nawóz stały. No. No może mniej trochę. Myślę, że cztery worki to będzie spoko. Dobra. Także zamówienie złożone. Teraz pytanie moje brzmi takie. Gdzie tu jest? Moment. Wiem, gdzie jest, dobra. Przyczepka. Przyczepka jest tam. Także weźmiemy tego, ten rozrzutnik. Pojadę szybciutko do... to nie jest ta przyczepka. Przyczepka, którą potrzebujemy, jest tam z tyłu. Bo tu ją zostawiłem i w sumie przez zimę nie ruszałem. No właśnie. W takim układzie szybko, cyk. No i widzimy się na miejscu. Okej, dojeżdżam. Także jest przygotowane. Bardzo się cieszę. Dobra. Pieniądze są przelane, więc spoko. Tylko jak ja to kurde wezmę. No. Worki. Worki to ja sobie wrzucę tu ewentualnie. Dobra, idę po ten. Po wózek widłowy. Okej. Został ostatni worek. Mam nadzieję, że okej. Dobra. Ja go troszeczkę popchnę. Tak ostrożnie. Dobra. Także jak widać, dwa worki mam tam. Już to mi pomogli zapakować ten rozrzutnik. Także miłe. Miłe panowie. Miła obsługa. Ja wiadomo, trochę kasy u nich zostawiłem. Dobra. W takim układzie trzeba będzie to przypiąć pasami. Ma tu pasy? Mam tu pasy? Dobra. To. No i jedziemy. Bo tu się nic nie powinno wydarzyć złego. Mam cały czas to kurde na oku. W lusterku. Dobra, no to widzimy się w domu kół. Okej, wszystko już ściągnięte. Także odstawmy sobie przyczepkę tam, gdzie była. Ona jest kurde przydatna. Tu jest chyba już okej. Bo tam patrzę w lusterko, nie? Powiedzmy, że gdzieś tu. Włączmy ją, ok. Dobra, tutaj troszeczkę miejsca zrobię. Więcej, bo zaraz z traktorami będziemy tutaj przyjeżdżać. Dokładnie jednym, ale... Ale tak czy inaczej miejsca potrzebujemy. W takim układzie, wiecie co? Chyba sobie wypróbuję no właśnie tego Fenda, kurde, nowego. Ja wiem, że to będzie tak zwany overkill. Jak na ten rozrzutnik, ale... Ale jakąś pierwszą pracę, kurde, niech ma, nie? No, on się, kurde, mega obraca prawie, że w miejscu.
Jest coś niesamowitego. Dobra. No to worek tutaj. Dobra. Powinno być okej, chyba. Okej. Nie widzę, kurde. BTO, dobra. W takim układzie nasypmy sobie. Jeden, drugi. No, tu się mieści, kurde. Wszystko wejdzie. Dobra. Podnieśmy. No i okej. To co, może kurczę to pole najbliższe. To ma mega rozrzut. Także nie wiem, czy to właśnie, całego pola nie zrobimy za jednym zamachem. Nie. Dobra. No, ale powiem szczerze, że ładnie. Rozrzutnik ładny i działa. No i sam fend, nie? Wydaje mi się, że to wszystko, chociaż tu widziałem chyba kawałeczek. Nie. Nie, jest ok. Dobra. Jesteśmy tu. Jeżeli chodzi o zmulczowanie, to jest ok. Jeżeli tu wymaga wapna. No. Ja tego kurde nie zwapnowałem, naprawdę. Dobra. To później, kurde, to i tak będę musiał ten potem skultywować. Okej, dobra, nieważne. Wszystko będę musiał skultywować. Ale to w sumie nie robi mi jakiejś większej różnicy teraz. No, to ma kurde zasięg. Elegancki. No i z tego co wiem, to jest też kurczę tę odległość też można sobie regulować. Na razie i tak na pełnym zasięgu będziemy jeździć. No właśnie. No tu będzie trawa, ale... ale tak czy inaczej. No właśnie, mamy GPS-a tutaj. Przede wszystkim to jest ważna sprawa. Muszę go jeszcze rozgryźć, ale go mamy. Właśnie o to mi chodziło, między innymi. Sprzedając McCormicka. Żeby następny traktor, jaki będziemy mieć, właśnie, żeby miał GPS-a. Ale ogólnie muszę powiedzieć, zadowolony jestem. Wiadomo, tutaj zero mocy praktycznie używamy. Dostępnej. Jak mówię, to jest 360 koni chyba. Coś koło tego, 362. 364.
Trochę koloboce, ale to wiadomo, nierówny teren. No i kurde, ładnie. No dużo tego też nie zużyliśmy. A to było chyba... Tak. To jest zrobione. Dobra, czyli od drogi tak naprawdę. Tutaj była nasza pszenica, która była już nawieziona i dlatego nie potrzeba więcej. No tutaj trzeba będzie poprawiać to trochę, ale... Ogólnie spoko. No to wiadomo też, to pole, ale to po prostu później. I co, może ja pojadę z tej strony. I tam na dół, tak jak tutaj wjechaliśmy, nie? To będzie najlepszy pomysł. Także to są, kurde, ultra szybkie nawożenia. Te pola też nie są, kurcze, jakieś super małe, ale... Ale też nie jakieś takie ultra wielkie, nie? Na pewno będzie lepiej się na nich, kurde, pracowało niż na wcześniejszych. To na bank. No i muszę powiedzieć, że... No, że kurde, czekam na tę wiosnę, bo powoli trzeba będzie... sobie... no, zacząć coś, kurde... siać, a potem zbierać, nie? Bo jakby większość pieniędzy stąd właśnie jest. No i właśnie, żeby mieć co robić, kurczę, też w zimie, no to dlatego te zwierzęta tego proponowałem panu Ajanowi. No to już będzie musiał się niestety on zgodzić, na to nie będę mógł sobie tego samodzielnie zrobić, jak mówiłem. Znaczy zrobić, no kupić zwierząt, prawda, zadecydować o budowie zagród i tak dalej, no to jak mówię, ja tutaj całe życie też nie będę. Będę chciał oczywiście potem samemu coś tutaj, albo gdzie indziej. Założyć własną farmę. Na razie wiecie, nadal się powiedzmy, może nie przyzwyczajam, ale no, nadal się troszeczkę zapoznaję z tymi wszystkimi niuansami tutaj. W tej Ameryce. No, bardzo podobnie jest jak w Anglii, jak byliśmy. Natomiast no to są dużo większe pola też, nie? Dlatego nie rozumiem właśnie też, dlaczego były takie mniejsze pola tutaj. Znaczy głównie są większe pola, nie? Żeby nie było, że nie. Są tylko duże. Jeszcze troszeczkę tu, tam gdzie brakuje.
I tu troszeczkę. Dobra, zostało nam to duże pole. Ale wydaje mi się, że już sobie zrobię je samodzielnie. Bo tu się raczej nic nie wydarzy. Ale, kochani, niestety siew. Zobaczymy dopiero następnego, może nie dnia, ale następnego odcinka na pewno. Także kochani, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i do widzenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.